Przechodzimy dalej do procedowania. Szanowni Państwo, dalej jesteśmy w drukach dotyczących kierunkowych działań, czyli uchwał kierunkowych. Druk 973, ustalenie kierunku działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczące wypracowania i wdrożenia miejskiego programu termomodernizacji budynków szkolnych. Bardzo proszę, radny radny Wojciechowicz. Pani prezydenta, przewodnicząca, szanowni Państwo, na początku chciałbym tylko formalnie wyczytać poprawkę do projektu uchwały według druku 949, ponieważ ona została skonsumowana, a co poprawką, więc byśmy nie musieli głosować tego samego rady. Bardzo proszę, dziękuję. I teraz przystąpię do referowania. Jeżeli Państwo pozwolą, to mówiłbym trzy projekty uchwał, które będę referował w zakresie, to są dwa projekty uchwał, rezolucja, w zakresie przyjętym mówię razem. Dlatego, że one są zbieżne, co więcej są zbieżne również z koncepcją reformy, o której mówiła, są uzupełnienie de facto koncepcji reformy oświaty, o której mówiła pani Marta Patel. Analizując wydatki związane ze oświatą, są wydatki głównie bieżące, tutaj wskaźnik nam mówił wielokrotnie, że mamy niepokojący wzrost wydatków bieżących. Zauważamy, że największa grupa wydatków po pensjach na nauczycieli, pensjach dla pracowników, która jest wydawana na prowadzenie szkół, dotyczy dwóch obszarów. Pierwszy obszar dotyczy działalności Zakładu Ekonomiki Oświaty, czy też dokładnie obsługi finansowo-księgowej szkół. I drugi obszar dotyczy opłaty za szeroko rozumiane media. Ważne jest, aby podjąć działania, które doprowadzą do tego, by kwoty, które miasto płaci zarówno na jedną uczelnię, jak i na drugą uczelnię, zmniejszyć. W związku z tym, jeżeli chodzi o kwoty przekazywane na media, możemy to zrobić poprzez program termomodernizacji. Druga z Platformy Obywatelskiej wprowadzi do projektu budżetu, do budżetu miasta Krakowa na ten rok program termomodernizacji na kwotę 14 milionów złotych. Udało się dokonać, udało się, bo to już dzisiaj wiemy, że to będzie do końca listopada wykonane, do końca listopada udało się wykonać termomodernizację kompleksową 12 szkół i częściową dwóch kolejnych. Zysk dla miasta, który osiągniemy z tego tytułu, zamyka się kwotą ponad milion złotych, czyli milion złotych rocznie będziemy mieli jako miasto płacić za rachunki w tych szkołach, za rachunki za energię. To jest bardzo ważne, ponieważ budując szkołę zyskujemy tak de facto około 2 milionów złotych. W związku z tym te modernizacje, które u nas do szkół daje efekt o połowę mniejszy niż likwidacja szkoły, jeżeli chodzi o wskaźniki budżetowe. W związku z tym jest to bardzo ważne, to działanie jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań zmierzających do naprawy katowskiej oświaty. Program termomodernizacji, który tutaj proponujemy, ma objąć lata 2013-2014. W roku 2013 zakładamy, zostaną wykonane dokumentacje projektowe dla szkół, które posiadają audyty energetyczne, jest to około 30 placówek, które zostały sfinansowane i wykonane w latach 2011-2012, natomiast w 2014 roku zostanie wykonana realizacja tych zadań. Oczywiście może się stać, jeżeli pozwolą na to finanse, że część realizacyjna również obejmie rok 2013. Nie ma tu żadnego przyciskania. Ważne jest to, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska finansuje do 40% wydatków kwalifikowanych, czyli około 30% wydatków globalnych na termomodernizację. Czyli oprócz tego, że zyskujemy pieniądze, bo płacimy mniej za media, mamy ładnie wyremontowane estetyczne budynki, to jeszcze ktoś nam do tego dopłaca, teraz są inne trzecie i trzy środki. No, tylko niemądry gospodarz to takie pieniądze nie sięga. To jest ten projekt. Jeżeli chodzi o projekt rezolucji i projekt z druku 974, to najpierw może rezolucja. Analizując... A zaraz, momencie. Nie. To ja będę połączona z panem statutowym. Nie, poprosimy, będziemy temu. Szanowni Państwo, mamy druk 973, uchwała kierunkowa skierowana do pana prezydenta. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Bardzo proszę, pani Barbara Chora,
będzie też się zabezpieczone. Przepraszam, ale przeczytałam i nie rozumiem, że po te szkoły, nie wiem, co prawda, w jakimś planie będziemy przewidywać, które nie są do likwidacji, skoro nie bardzo wiemy, ale oczywiście super, że w ogóle jest pomysł na termomodernizację, że będą środki i tak dalej. Mam tylko taką wielką prośbę, żeby do tego były dopracowane odpowiednie kryteria, bo to jest szalenie istotne. Według których, ja tylko wspominam, że jest się na czym oprzeć, ponieważ przed chyba 4 laty Wydział Edukacji dopracował się takie listy, ta lista była. Ja prosiłam Państwa przy poprawkach budżetowych na ten rok, żebyście Państwo sięgnęli do tego programu. Nie dostałam żadnej odpowiedzi, żadnego wiązania się, a plan szkół, które Państwo żeście łaskawie w tym momencie ciągnęli do tego modernizacji, no był do tej pory dla mnie bez oparcia o jakieś rzetelne przesłanki. I w tej chwili mamy taką sytuację, przepraszam, pozwolę sobie jeszcze na dygresję, że no, te pieniądze troszeczkę są wydane niegospodarnie, po prostu w ten sposób. I prosiłabym, żeby po prostu w tym momencie było to zrobione z głową, w sensie dopracowania kryteriów, tak jak mówię, nawet ze spojrzeniem wstecz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się zapisałam też po prostu. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, jak mówiła Pani Radna Nowak, to znaczy, że była zrobiona lista szkół przeznaczonych do termomodernizacji. Łącznie z tym, że była ta propozycja dotycząca partnerstwa prywatno-publicznego i wtedy znalazł się taki partner, który był zainteresowany, ówczesna Pani Prezydent nie wykazała zainteresowania, sprawa się rozpadła, czy takie faktycznie było, to jest jedna uwaga. Druga, no Szanowni Państwo, w obecności propozycji Pani Radnej Pateny cały czas się zastanawiam, czy to powinno być robione równolegle, to znaczy, czy najpierw powinniśmy się zastanowić nad restrukturyzacją edukacji czy szkół, a potem dopiero zastanowić się nad, że tak powiem, pielęgnowaniu tych budynków, które się rozstają. Bo inaczej no to jest odwrócona jakaś kolejność. I chciałam Państwu jeszcze wskazać na jedną rzecz. Istnieją sprawy dotyczące przetargów w sprawie oszczędności energii. Zgłosiłam to prawie pół roku temu, wiecie tak, pół roku temu, rok temu. Miała być zrobiona oferta, w którą również wchodziły szkoły. Znaczy szkoły miały wejść w pakiet, który byłby negocjowalny wobec tych ludzi, którzy sprzedają energię elektryczną, wynikające z oszczędności. Mija rok i do tej pory Pan Prezydent z tym nie jest gotowy. Ja bez przerwy pytam firmę, która to ma organizować, kiedy będzie gotowy. Okazuje się, że chyba na tym oszczędności jak nie za bardzo nam zależy. Ponieważ oferty dalszym ludziom nie ma. A w Polsce to już się dzieje, bo byłby być pierwszym miastem w Polsce, które coś takiego zrobi, ale widocznie jest to za trudne dla władz Pana Prezydenta. To tak a propos. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę? Bardzo proszę Pan Radny Rakow. Zdaje się bardzo cieszę, że wprowadzamy to Pani na relacji. Jakby ktoś jestem zaskoczony, ponieważ dlaczego nie wcześniej, bo gdybyśmy przyjęli to wcześniej tę uchwałę, to nie skasowalibyśmy liceum 31, gdzie właśnie jeden z argumentów było, że szkoła została wyremontowana i z tego co obym się mylił, ale ta szkoła właśnie wyremontowana za publiczne pieniądze została przekazana w inne ręce. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, ja czytając tę propozycję kierunkową, rozumiem, że grupa radnych z klubu Platformy Obywatelskiej w ten sposób przekazuje dwie informacje, że termomodernizacja nie obejmuje niezagrożonych likwidacją budynków, czyli patrz, wszystkie trzeba sprzedać, bo ja rozumiem, że jeżeli nie będą niezagrożone likwidacją, to wiadomo zostanie w zasobie gminy. Na zagrożone likwidacją nie będą w zasobie gminy, bo ja nie rozumiem, dlaczego nie powinny podlegać również budynki, które są zagrożone likwidacją. To będą w zasobie gminy, chyba że Państwo z góry zakładają sprzedaż tych budynków, czyli nowe właściciele będą musiały dbać o ich kondycję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego wyklucza się szkoły, które nie posiadają aktualnie warunków energetycznych? Ja
tym, że to jest kryterium wykluczające szkołę, że nie ma wyboru energetycznego, bo to nie jest chyba problem taki przeprowadziłby w kontekście jeszcze tutaj jest taki, że tam radny tutaj referował, że aż 40% mamy prawie, że za darmo. Czyli jest to jakiś bonus prezent, który należy się każdej szkole potencjalnie, a nie wybrane. Dziękuję. 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 Pan Mieszczak, bardzo. Państwo, na początku trudno mi jest odpowiedzieć na dotkliwą teorię pana radnego Piotrusa, widać, że do spisu więcej jest grzyby. Natomiast odpowiem na te pytania merytoryczne. Przede wszystkim w paragrafie drugim, zapisując to, że dotyczy to placówek niezagrożonych likwidacją, zapisaliśmy to po to, aby wykluczyć to, o czym mówiła tutaj pani przewodnicząca prowadząca obrady, abyśmy na przykład z tego modernizowali szkołę, która później okaże się, że niestety musi być zlikwidowana. No podchodzimy do sprawy poważnie, w związku z tym chcemy to wykluczyć. Dlaczego tylko szkoły, które posiadają audyt energetyczne? Otóż w 2011 roku zostało wykonanych 41 audytów energetycznych bez naszej poprawki klubowej, wtedy i z budżetu miasta, które wtedy zostały zapisane. Nie jest prawdą, że te szkoły były wybierane, tak sobie powiedzieć, listę szkół, do których były audyty wykonywane, dostaliśmy z Wydziału Edukacji. Mam ten dokument, do dzisiaj mogę na drugie czytanie przynieść Państwu pokazę, podpisane przez stosownego kierownika referatu, jako 40 szkół, które mają największą energochłonność. W związku z tym mówię wyraźnie, że program tego modernizacji został tak przygotowany, zorganizowany, że największą energochłonność są poddawane temu procesowi, temu modernizacji odnowy fala. Jedyne kryterium dodatkowe, które zastosowaliśmy, to zastosowaliśmy zrównoważenie w skali miasta. Znaczy nie chcieliśmy robić tak, aby na przykład szkoły były przykładowo termomodernizowane tylko w Nowej Hucie, a już na przykład na Podgórzu nie. W związku z tym rozłożyliśmy te szkoły mniej więcej równo. Natomiast kryterium najważniejsze była renowacja budynków, a nie jakieś inne kryteria, żeby to było jasne. Trzeba dokończyć ten proces. Jeżeli mamy 40 audytów szkół najbardziej energochłonnych, w związku z tym trzeba te procesy wykonać, bo na tych szkołach osiągniemy największy zysk z tego, że zmienimy, że poprawimy te wskaźniki. Zysk finansowy bardzo ważny dla nas w trudnej sytuacji. Pan radny zostanie tutaj na miejscu. Dziękuję bardzo.